Łapa. Łapa, lala. Brawo, brawo. Głodne pieski, pewnie chciał smakołyczek. Teraz dostaniecie, tylko że tatuś ma najpierw do zrobienia jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie musi pokazać człowiekom nowy zakup. I teraz człowieki zadają sobie pytanie właśnie, dlaczego? Już tłumaczę. Mianowicie dlatego, że to jest Lola, czyli Lightning. To jest Luis, czyli D6. Trochę większy i chrapie. I teraz wyobraźcie sobie, że postanowiłem, że wymienię je na owczarka niemieckiego, który jest może mniej słodki, ale za to bardzo szybki, równie ładny. Tak, tak, równie ładny. A co najważniejsze, dużo droższy. Tak, dużo droższy. Tak więc w dniu dzisiejszym oba nanoroboty poleciały gdzie? Do Gdańska. Do Gdańska? Do kogoś w Gdańsku. Za to ja pojechałem dzisiaj do Warszawy. Odwiedziłem sklep My Way. Nie, to podobnie brzmi jak ten kanał Runway, ale jest to My Way sklep. I w tym sklepie My Way co zrobiłem? Nabyłem coś. I jak powiedział kiedyś Pablo Escobar, plata o plomo, czyli albo zapłata, albo śmierć, albo ołów, no to stwierdziłem, że raz kozie śmierć i zrobiłem plata i kupiłem coś, co się nazywa Viset 10+. I to coś jest jak Giorgio. Czy znacie Giorgio? Jeżeli nie, to wpiszcie sobie Giorgio. Giovanni Giorgio. Giovanni Giorgio w Szydłajnie. A teraz, żeby nie tracić już więcej czasu i żeby wam nie zabierać czasu cennego, po prostu zrobię tak i bang. Mam otwarte pudełeczko. A teraz przypiszemy również instrukcję obsługi. Wow, po polsku. Lecimy dalej. Jakieś tyle zapasowe odblaski chyba. Tak przypuszczam. Taśmą krającą. Czyli pewnie jakby się jakieś gówno zgubiły. Nie wiem, gdzie się je kładzie. A może ich w ogóle nie ma. A zaraz się przekonamy. Kabel. Zakładam, że do ładowarki. Coś tu się trzęsie. Myślę, żeby to była ładowarka. Tak, to jest ładowarka. Jakiś piękny pouch z Viset logo. I w środeczku mamy kabelek do pompowania, przedłużkę. Jakiś indusik do zakręcania pewnie różnych prób. Oraz wow. No nie pokaż. Łódź i tułów. Szkleczy chińszczyzna. To się przekonamy w trakcie dalszego rozpakowywania. No i teraz również muszę troszeczkę przyspieszyć. Dlatego robimy tak. No i mamy to. Psy wąchają, nie podobają się. Coś śmierdzi. Pewnie ta guma świeżutka. I ten styropian, który jeszcze jest na opole w cenie Luis. To pewnie to. Przejdźmy szybko przez te funkcje, które tutaj mamy. Piękny gumowy podest. Tutaj jest taki a la carbon, ale plastik dosyć chyba śliski. Ale to nic nie szkodzi, bo tutaj jest guma, więc i tak będziemy zawsze stali w ten sposób, nie wiem, co albo tak. Moja noga będzie się pięknie opierała na tym gumowym podeście. I powiem wam, że już testowałem to i jest pod świetnym kątem. Na robocie D6 było też fajnie, ale trochę było tak. Przez to łydka czasem się męczyła przy tej jeździe, ale to może tak się jeździ na takiej skuterze, gdzie jedną nogę z tyłu opieramy. Oczywiście można jeździć dwiema w ten sposób jak najbardziej, ale do szybkiej jazdy zalecane jest wyprostowanie tej nogi i oparcie jej tutaj. Więc mamy już ogarnięty podest. Na podejście są dwa porty ładowania, możemy podpiąć dwie ładowarki. Na razie mam jedną, ale chyba kupię drugą, zobaczymy. Zdrowie jest ładować akumulator oczywiście jedną, no ale skoro dają dwie, i jest tu super kontroler, który rozprowadza równomiernie prąd przez wszystkie baterie po kolei, więc jak najbardziej trzeba mieć drugą. Zobaczymy zresztą. Natomiast co do samej hulajnogi, wyglądu zewnętrznego i funkcji. Podwójna amortyzacja oczywiście, bardzo podobna typu C jak w nanorobocie. Trzeba będzie ją troszeczkę ustawić, dlatego że oryginalnie jest bardzo sprężysta. Więc to dostosujemy sobie na spokojnie już, jak chwilę na niej pojeździmy.
Przepraszam, czy ja mogę nagrać review? Dziękuję. Hamulce, to są hamulce Zuma, hydrauliczne. Zobaczcie, że mają tutaj takie czerwone coś i to coś czerwone oznacza, że to są hamulce Zuma. Przynajmniej tak widziałem na review u innych. Bywają też z hamulcami takimi samymi, jak były w nanorobocie, czyli to były hamulce, uwaga, marki NUT. Tak? I to były dobre hamulce. No ale to jest podobna klasa. Najważniejsze jest to, że oba są hydrauliczne. Luis, naprawdę chciałbym nagrywać. Bardzo proszę o odejście. Ja byłem. Aha, hamulce. Hamulce mam ogarnięte, więc bardzo fajne, hydrauliczne. Zobaczymy, jak będą działały, czy będzie potrzebne EBS do włączenia. Ja lubię EBS. Daje takiego kopa, w sensie mocne hamowanie jest. I to mi się podoba. Jak się człowiek przyzwyczai, to da się jeździć. Co do dalej stopki. Stopka jednocześnie tutaj ma takie wcięcia. I w te wcięcia możemy złożyć kierownicę i ten hak, który wam za chwilę pokażę, on elegancko wchodzi w te wcięcia. Jest on niestety metalowy, znaczy się dobrze jest metalowy, tylko fajnie było ukryte jakąś gumą, bo z czasem, jeżeli będziemy ją transportowali i tak zapniemy, to może nam tutaj delikatnie forsować. Natomiast do transportu wiadomo, lepiej jest ją ewentualnie zaczepić i spiąć jakimś paskiem. Tak transportowałem do szóstki. W tym momencie mamy hak już ogarnięty, więc jedziemy dalej. A jest dużo do ogarnięcia. Kapsle ochraniające, próbowałem je delikatnie ściągnąć, dosyć mocno siedzą, ale jakimś Loctite'em jeszcze dodatkowo przymocuję, żeby kleiły się dobrze do tych śrub. Nóżka bardzo dobrze wykonana, jak zobaczycie pewnie na innych review, wszyscy chwalą tą nóżkę, jest naprawdę bardzo fajna, jest solidna, czuć, że tutaj nic tam nie będzie chrupało, odstawało i nic się nie złamie. Idąc dalej tropem tylniego, czy tak powiem, koła. Opony 10-calowe. Opony 10-calowe. Jeśli chodzi o błotniczek, bardzo fajny, stylowy błotniczek, przepiękny błotniczek. Trochę się trzęsie, pewnie muszę go dokręcić, ale wydaje mi się, że będzie ok. Patrząc z góry, wygląda to tak, jakby tutaj nigdy nam nie miało nic chlapać, ale to się przekonałem po pierwszym deszczu. Natomiast na chwilę obecną wygląda to super. Zawieszenie, jak już mówiłem, musimy wyregulować, bo w standardzie ono jest bardzo sprężyste. I mnie to nie do końca odpowiada, wolę troszeczkę bardziej stłumione. Przynajmniej pod moją wagą, tak? 89 kg. Pod lżejszą wagą ktoś może to mniej odczuwać. Ja natomiast odczuwałem, że jest bardzo sprężyście. Dalej, hak. Hak, słuchajcie, jest super, bo hak jest na tak zwane trzy stage'e przechodzi. Przez trzy stage'e. Pierwszym stage'em jest odblokowanie tej śruby. Odkręcamy ją, teraz już ją mocno dokręciłem. Odkręcamy ją. Następnie ten hak cały odblokowujemy. Tutaj widzicie, że jest solidny, chromowany, metalowy hak, trzyma nam śrubę. Jak już to odblokujemy, to wszystko puści, to w tym momencie zostaje nam jeszcze trzecie zabezpieczenie w postaci tej śruby, którą trzeba wtedy podnieść i wtedy całą hulajnogę tutaj możemy złożyć, w sensie całą naszą sztycę. Więc to jest świetnie pomyślane. Jednocześnie ten hak tutaj, jak widzicie, też może nam służyć jako ewentualna jakaś siatka na takie awaryjne zakupy, gdzie możemy sobie powiesić tutaj na tym. To fajnie chodzi, można to jeszcze pewnie przykręcić bardziej, żeby bardziej stabilnie chodziło, żeby nam, nie wiem, nie trzeszczało w czasie jazdy, ale myślę, że to się nie ruszy. Kierownica. Przejdźmy do kierownicy, czyli do kokpitu tego statku kosmicznego, tego Transformersa. Co się dzieje na kierownicy? Kierownica jest, słuchajcie, skręcana, to jest świetne. Świetne i zarazem to może być bolączka z czasem, może się to wyrobić i możemy mieć delikatne luzy na kierownicy, więc zobaczymy, jeśli tak się stanie, to wymienimy kierownicę na jakąś pożywną rowerową szerszą niż ta, co jest tu. Jeżdżę na 82, tutaj mamy 65 cm rozstaw tej kierownicy, jest identyczny jak w D6, jest bardzo przyjemny, ona jest troszeczkę, widzicie, taka zakrzywiona tutaj, w D6 była bardziej wyprostowana, muszę się przyzwyczaić do tego, ona jest taka jak w Lightningu, tutaj mamy trochę zakrzywienie, przez to tak, no inna jest pozycja troszeczkę, no ale to jest taka moja kwestia przyzwyczajenia. Dalej, co tu jeszcze mamy? Gripy. Gripy rewelacyjne, słuchajcie, tak mięciutka guma, że ma się ochotę ją po prostu rzuć jak normalną gumę. Tutaj w tych gripach są ukryte kierunkowskazy. Teraz może je uruchommy w taki sposób, że mamy tutaj trzy takie odznaki przepiękne. Solidny taki plastik, fajny, pokryty, wodoodporny.
Teraz przytrzymamy troszeczkę przycisk power i wyświetli nam się coś takiego, card. Teraz przełożymy kartę. Już mam. To się wszystko, nie widzieliście tego, tak rozjaśniło. Nie nagle włączył, tylko tak rozjaśniło. Jak światła w Passacie. A wiecie, w Passat to nie byle co. I teraz w tym momencie mamy co? Mamy przepiękny kontroler, który wygląda podobnie jak w Mini Motors. Tyle, że nie wiem, czy to jest Mini Motors. W końcu nigdy się tak naprawdę nie dowiedziałem do tego. Czy to jest Mini Motors zakupiony przez Viseta i po prostu jest bez brandu. A ciężko powiedzieć. W każdym razie podoba mi się, moim zdaniem bardzo fajny, stylowy gaz. Już jeździłem na niej, więc powiem Wam tak, jest rewelacyjny. Jest mniejszy niż w przypadku non-robota, ale działa tak fajnie, dlatego że pierwsze 3 mm nic nie łapie. Potem coraz bardziej, aż w końcu mamy tą moc maksymalną, więc jest on taki fajny, analogowy, da się go fajnie wyczuć. Oczywiście Nie można powiedzieć, że jest ono wiele lepsze od non-robota, bo działa tak samo, daje gazu, tak? W D6 jest bardzo fajnym sprzętem i tutaj naprawdę nic jej nie dolegało, tutaj natomiast dopłaciliśmy słono więcej i mamy teraz już taki look. Mnie się to podoba. Klakson, ktoś powiedział, że jest żałosny na jakimś kanale, nie pamiętam już kto, jakiś znany polski youtuber hulajnogowy. Słuchajcie, to daje taki pisk, nie wiem, czy słyszycie dobrze tak jak ja, prawdopodobnie nie, dlatego że najlepiej słychać, jak się stoi naprzeciwko hulajnogi i daje taki pisk, który po prostu wbija się w mózg. On działa jak mój alarm przeciwpożarowy, jak ktoś kiedyś wcisnął alarm przeciwpożarowy na kratce, jakaś ochlajmortka i poszła sobie do domu, a za chwilę przyjechały 4 zastępy straż pożarnych, to słuchajcie, o 3 nad ranem obudził mnie właśnie taki pisk. Po prostu słychać go z kilometra, ten pisk. Wbija się w głowę i jest rewelacyjny i podoba mi się bardziej niż jakiś tam zwykły klakson. Więc dla mnie on jest patetyk, on jest dla mnie fantastic. Dalej idąc tym tropem, patrzymy na hamulce. Hamulce są oczywiście, jak już mówiłem, hydrauliczne. Bardzo mięciutko chodzą, przyjemnie. Oj, czuję, że będę je pięknie wciskać. Oczywiście musimy je za chwilę obniżyć. Cały kontroler też musimy obniżyć. Musi to być pod kątem mniej więcej takim, żeby podczas stania na takiej hulajnodze widzicie, że tak się stoi, to się trzyma tak, a nie tak. Już mówiłem to wielokrotnie. Nie robi się takiego rozdziawienia palców, bo palce cierpną i palce bolą i to jest bez sensu. Dalej. Mamy 3 te badże, więc 2 sobie schowamy zaraz gdzieś. Jedną sobie przypniemy do jakiegoś fajnego breloczka. Może do AirTaga. O, do AirTaga. Ewentualnie AirTaga planuję jeszcze schować do deku. Dek jest fajnie odkręcany. I w środku znajdziemy tam baterię. Tam rzucimy AirTaga i będziemy mieli zawsze połączenie z naszą hulajnogą. W sensie będziemy ją śledzili, nikt nie ucieknie z nią daleko. AirTagi, nie wiem czy wiecie jak działają, jak nie wiecie to wytłumaczę w następnym filmie. Podobnie jak Naughty One, o tym już mówiłem, tylko że są lepsze niż Naughty One, bo komunikują się z każdym iPhone'em jaki jest w pobliżu. Niezależnie czy iPhone idzie sobie, czy biegnie, czy po prostu stoi, iPhone zawsze złapie sygnał, wyśle do serwera Apple i w ten sposób Wy sobie bez problemu odnajdziecie. A wiecie, że iPhone'ów są miliony po prostu na rynku, więc działa to rewelacyjnie. Ale wracając do tego sprzętu przepięknego. Widzicie, że okablowanie jest tutaj fajnie pospinane zipami. Nic nie wystaje na boki, nic się nie rozchodzi, ładnie to wygląda. Tutaj jeśli chodzi o okablowanie, w D6 było to trochę lepiej zrobione, dlatego że był jeden kabel poprowadzony bezpośrednio do koła i mały kabel wystający do przypałowej tutaj lampy troszeczkę, dlatego że ona była na tym haczyku i się trochę trzęsła. Natomiast tutaj mamy lampkę wbudowaną już w ten piękny błotnik i dzięki temu będzie fajnie, stabilnie. Zobaczymy, czy tak do końca stabilnie, bo czasami pamiętajcie, że jeżeli będziemy podskakiwali na przykład na progu, to w tym momencie to światło też podskoczy. No ale po chwili już wróci, także to są sytuacje, gdzie no, będzie to rzadko się zdarzać, że nagle będziemy podskakiwali, będziemy tracili wizję, tak? Przetestuję tą lampę i zobaczymy, czy ona będzie na tyle fajna, żeby ją zostawić, czy też trzeba będzie dołożyć jakoś dodatkowo. Błotniki ogarnięte, zapinanie ogarnięte, cały dek ogarnięty. Może włączmy światła, żeby jeszcze zobaczyć, jak te światła działają, chociażby nawet w domu. Przytrzymujemy tu i mamy światła. No i teraz, jeśli chodzi o tą lampę. Powiem Wam, że muszę zgasić światło, żeby się przekonać, jak świeci ta lampa. Ale na moje oko
No to świeci, powiem wam, bardzo dobrze. No praży znakomicie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Lampion popłoku po prostu. Ludzie będą uciekać. Zobaczymy jeszcze, jak się to rozejdzie fajnie na asfalcie, bo w domu wiadomo, od wszystkiego białego się tutaj odbija. Ale no jestem mile zaskoczony. No praży dobrze, praży dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. A już skoro praży, to zobaczmy, jak te kontrolery wyglądają w ciemności. Niebieski, czerwony, biały. Fajnie, bo w ciemności od razu widać, gdzie można przycisnąć co i jak, tak? Jeśli chodzi o kontroler tutaj, no to identyczny praktycznie jak na robocie. Teraz voltomierz 63, czyli jest, no, jest dobrze naładowana. Według tego wskaźnika niby na full, nie wiem ile ona, do ile ona będzie szła. NAN robot D6 szedł do 58, tutaj jest 60-woltowa bateria, 28 tysięcy mAh, a dodatkowo silniki są 2x1400, tam mieliśmy 2x1000, więc jest to hulajnoga szybsza, do 75 km na godzinę poleci na płaskim ze mną, testowałem to, sprawdzone, ma jeszcze dodatkowo tryb sport, a teraz przejdźmy od razu przez te światła. W boku też to fajnie wygląda, bo widzicie, że to światło troszeczkę rzuca taką poświatę na te strzałki, które tutaj są. I tak pięknie, taka się aura robi. Nie no, baja. I jeszcze co wam pokażę ze światłami, te kierunkowskazy. Bo kierunkowskazy w nanrobocie były takie, że mieliśmy tam czerwoną lampkę jedną, w której trzy diody odpowiadały za świecenie standardowej lampki, a trzy diody świeciły jako kierunkowskaz. Ale jak już jechaliście i hamowaliście i wrzuciliście jednocześnie ten kierunkowskaz, to tak naprawdę wszystko tam migało i dla kogoś, kto jedzie samochodem, on się nie będzie przypatrywał, czy tam są trzy diody, które odpowiadają za kierunek. Nie, nie, nie. To musi być troszeczkę lepiej zrobione. No i tutaj tak właśnie zostało. Uwaga, wrzucamy prawy kierunek. Świeci i to praży porządnie na żółto i wyróżnia się i to widać z daleka. Dlaczego? Dlatego, że dodatkowo jeszcze praży z przodu. Więc mamy i z przodu, słuchajcie, i z tyłu kierunek, to jest fantastyczne. Tym już można normalnie jeździć po ulicy, bez przypału. No, robotem jeździłem po ulicy i tam tym jeszcze będę jeszcze bardziej jeździć po ulicy. Ze ścieżek już trzeba zjechać przy takich prędkościach dochodzących do 75 na godzinę. I teraz jeszcze chciałem wam jedną rzecz pokazać, która się nazywa Sport Mode. Dlatego włączę światło. A Sport Mode działa, słuchajcie, tak. Wciskamy to i mamy w tym momencie coś takiego jak nitro w samochodzie. Oczywiście nie dosłownie, dlatego że tutaj nam nagle nie przyspieszymy do prędkości świetlnej, czy tam do dwukrotnej prędkości sugerowanej przez producenta, obiecywanej, czyli 75, czyli nie polecimy nagle 100 na godzinę, ale daje nam maksymalnego boosta, ta moc od razu jest kierowana w 100% z tej baterii prosto na silniki. Trwa to 2 minuty, uwaga, tutaj bieg wtedy przechodzi z trójki, jeżeli jesteśmy na trójce, trójka jest maksymalna, na piątkę. 2 minuty takiego boosta i w tym momencie po 2 minutach następuje 5-minutowe chłodzenie silników, odpoczynek i dopiero potem możemy znowu odpalić ten tryb sport. Jego się nie da tak jakby włączyć na stałe, bo inaczej byśmy popalili kontrolery, silniki i wszystko po kolei. Tu jest oczywiście tryb dual mode dla silników, tudzież dla albo jedno koło, albo dwa koła. Jeżeli wciśniemy napęd, oczywiście, tak? Voltomierz przepiękny, czytnik kart, przepiękne gripy, mięciutkie, wygodne. Ten tryb sport, baja, klakson. Boż, oh no. Wspaniały, ale będę prażył tym klaksonem, masakra. Gripy dodatkowo zakręcone tu są, więc solidnie siedzą. Zawsze jeszcze można dokręcić. Kierownica, tak jak mówiłem już, moim zdaniem super rzecz, bo jest rozkręcana, więc łatwiej będzie to transportować w samochodzie, ale zobaczymy, czy się nie będzie wyrabiała z czasem. Jeżeli będzie się wyrabiała, to wymienimy ją na jakąś rowerową, porządną, szeroką, wielką, jedną. Dek cudowny, mięciutki, wygodny, tu mi fajnie drgania. Gumowy podnóżek, super do oparcia stopy. Możemy trzymać sobie stopę tak, jednocześnie tak, tak, albo położyć ją zupełnie tak. Ja wybrałem kładzenie tak stopy, dlatego że jest to najwygodniejsza opcja. Druga idzie sobie tak. O porty ładowania nie będziemy zahaczali na pewno. Już tu testowałem. Oświetlenie, baja, błotniki, coś pięknego, solidne, twarde. Zawieszenie, rewelacja, wybiera przepięknie. Ustawimy je tak, żeby pod naszą wagą było super. Podnóżek, rewelacja. No co tu dużo mówić, no. Marka premium.
Marka premium, słuchajcie, widzicie, wyłączyła się teraz, bo jest ustawiona na automatyczne wyłączenie chyba na 3 minuty. I co tu dużo dodać więcej? No marka premium. Trzeba dopłacić plata, oplomo i tyle. Wiset 10 Plus, to jest tylko unboxing. Jutro coś nagramy fajnego, może jeszcze dzisiaj pojeżdżę. Myślę, że pojeżdżę. No jak nie pojeżdżę? Wypiłem podwójne espresso, muszę pojeździć. Zdam relację niebawem. Pozdro.